Czarku, to spotkanie ligowe, ta batalia na początku kwietnia między Legią a Rakowem pokazała, że polska liga też może zaprezentować show, jakiego pragną kibice. Się nie do końca z trenerem zgodzę, bo Legia jednak chyba osłabła, patrząc na rezultaty. A 3-4 mecze już się odbyły po tym właśnie meczu, o którym Przemek wspomina. I tam ledwo z Kaliszem wygrali. Mecz z Miedzią, mecz... Pucharze Polski z KKS Kalisz, beznadziejny mecz w wykonaniu Legii. Ale to było wcześniej. No nie, to już było po meczu z wygranym właśnie tym bardzo dobrym. Później remis z Miedzią, teraz porażka z Wartą, remis z Lechem, tak. No to średnio Legia wygląda. No ja bym upatrywał faworyta jednak w tej drużynie, która ma 11 punktów przewagi obecnie i właściwie no, autostradę do tego, aby dublet zdobyć. No, zaskakujący termin tej konferencji prasowej i ogłoszenia tego, że Papszon nie będzie już trenerem Rakowa Częstochowa. Nie dziwię się samej decyzji, natomiast sam trenera, natomiast moment, w którym właśnie jeszcze wszystko jest do wygrania, ale też i do stracenia. Teoretycznie mogą też i mistrzostwo stracić i nie wygrać tego Pucharu Polski. A może poczekali, kiedy Legia straci kolejne punkty w meczu z Lechem i wtedy to ogłosili? Możliwe. Natomiast jest to jakaś zagadka. Fakt, że utrzymywano to wszystko w tajemnicy i tam Twittera wszyscy śledzimy i nikt nie wiedział, co oni będą ogłaszać. Wszyscy się spodziewali, że po prostu przedłużenia, no bo po to się takie konferencje z reguły organizuje. To było moim zdaniem wydarzenie, może roku nawet w naszej Ekstraklasie, że Papszą odchodzi z Rakowa, to jest coś, nie? Nie to, że zdobywa Mistrzostwo Polski pierwsze, tylko że odchodzi z Rakowa. Tak. Roman, jeszcze w nawiązaniu do tego, co czeka nas na Narodowym, to będzie święto, ja to będę podkreślał, choćby dlatego, że nikt nie zamierza już bojkotować tego meczu. Bywały spotkania, gdzie nie wszyscy kibice wchodzili w proteście przeciwko temu, że nie mogą rozwinąć swoich tych flag, sektorówek. No, istnieją pewne obyczaje, jakie próbują dochować fani, ale myślę, że tutaj ta misja dyplomatyczna Cezarego Kuleszy i Łukasza Wachowskiego, którzy według mojej wiedzy kilkukrotnie odwiedzali siedzibę Straży Pożarnej, by w końcu taka zgoda została wydana, wyszło to na dobre. Pracowało na tym, żeby rzeczywiście ten mecz odbył się przy pełnych trybunach, bo rzeczywiście no to był skandal rok temu, że kibice Lecha nie weszli. Można oczywiście oskarżać kibiców Lecha, no ale to było jakieś niedopatrzenie organizacyjne, niepotrzebne, tak? No bo trudno jest przeprowadzać finał Pucharu Polski. Też oddajmy to za Zbigniewa Bońka było trudno, za Cezarego Kuleszy jest trudno, bo kibice są trudni na tych meczach, tak? No oni mają tą demonstrację taką, że... Obiekt też temu sprzyja, prawda? Sektorówki plus, no powiedzmy sobie szczerze, panowie, no środki pirotechniczne za tym stoją i są różne niebezpieczeństwa związane z finałem. Nie jest to łatwa organizacja, natomiast dobrze, że zapowiada się, że to będzie finał przy pełnych trybunach i mimo wszystko jakiś tam kompromis, jakieś tam porozumienie jest wypracowane.